dzisiaj wykonamy oto taki piękny organizer. Zabezpieczymy go wewnętrznymi produktami Sadolin, aby wasze życie było bardziej zorganizowane. Pokochaj, nie wyrzucaj, niech to będzie motto naszego odcinka, bo wykonamy wszystko z elementów, które zostały mi z remontu. Do wykonania naszego organizera potrzebujemy dociętych elementów z naszego blatu kuchennego, dociętych elementów z deski sosnowej, kawałków podłogi i podstawowych narzędzi. Szlifierka, wkrętarka, wiertarko-wkrętarka, odpowiednie wkręty i kółka, bo nasz pomocnik będzie jeżdżący. Lakier Naturalny Efekt użyty będzie do pomalowania całej konstrukcji naszego organizera. Zobaczycie, jak pięknie będzie wyglądało to naturalne drewno. Natomiast szuflady pomalujemy lakierobejcą dekoracyjną w kolorze jasnego dębu. Myślę, że zabierzmy się już do pracy. Elementy docięte szlifujemy. Elementy zostały wyszlifowane, moi drodzy, a z elementów naszej deski podłogowej wykonałem już blat. Możemy zacząć lakierować. Dlaczego wybrałem lakier Naturalny Efekt? Po pierwsze, wykończenie będzie głębokim matem, a po drugie, ten lakier nie zmienia naturalnego koloru drewna. Malujemy. Jak wiecie, u mnie nie ma nudy. Do pomalowania szuflad wybrałem lakierobejcę dekoracyjną w kolorze jasnego dębu. Dlaczego mój wybór padł na lakierobejcę dekoracyjną? Odporna na plamy, odporna na zrysowania, odporna na uderzenia. To będzie bardzo istotna rzecz w szufladach w naszym organizerze. Zabieramy się za skręcanie. Informacja dla was, instrukcja, jak wykonać samodzielnie taki organizer w linku poniżej. Czas zabrać się za szuflady. Skręcamy. Można by powiedzieć, że sprawa jest zamknięta, ale nie. Montujemy blat. I kółeczka. Dwa z hamulcem i dwa bez. Szuflady gotowe, nadjeżdża organizer, a tak wszystko prezentuje się w całości. Organizer gotowy do pracy. Przed wami już tylko poczucie ładu i porządku, a dzięki produktom wewnętrznym marki Sadolin będziecie cieszyć się takim organizerem przez wiele lat.